Cześć, witajcie! Dzisiaj oglądniemy sobie Brotalk i już 10-9. Tam jest Jackie i Tick. Ej, tam są Jackie i Tick. Ja widzę. Tutaj jest. Nie, ja to widzę. Ja to widzę. No, widzicie? Ryan, XD. Danny, it's the Summer of Monsters! Summer of Monsters. Naprawdę to nas zachęciło. Ej, fajny skin do Ems. Ale fajny. That's right, season 2, Summer of Monsters. We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge, and he's maybe one of the Surge? Most unique brawlers we've ever made. Fajna his mapa. Main attack is a, kind of like a combination of Spike and Jean, right? And his super is really interesting. Every time you use Surge's super, he upgrades himself, and his attacks become different, and he becomes stronger. Znaczy, you can do that a maximum of 3 times, but if you're defeated, you lose all those upgrades, so stay alive. Nie wiem. Nie rozumiem, o co mi chodzi. Exclusive skin? And those exclusive skins are Super Ranger Brock and Mecha Paladin Surge. Also, one quality of life change that you guys have been asking for. Co za darmo, go dostaniemy z pierwszego levelu. Serio? That's right. Season 2 Summer of Monsters is starting on July 6 and will last 10 weeks. A w ogóle wiecie, czy karnet trzeba będzie kupować? Tak? Czy jak już ktoś kupił, to czy będzie drugi raz kupować? Bo ja właśnie nie wiem, się zastanawiam nad tym. True silver and true gold skins for the very coin rich players. True silver is gonna cost 10,000 coins and true gold cost 25,000. But if you want that gold skin, you've got to reach at least 25,000. So we, of course, we're talking pieniądze? About monsters, but where are nie zrozumiałem. Coming in July, we have ale to jest podobne jak w Fortnite, czy nie? Crab Tick. O, pierwszy skin dotykam wreszcie. O, The Mike jakiś fajniejszy. W ogóle, bo w Fortnite też tak jest. No, może nie gram w Fortnite, ale tam no. Trochę tam wiem. Co to jest? Jakie to jest fajne? Wiążesz, powtarzam, ale naprawdę to jest fajne. And you have to prevent that from happening by defeating the boss before, I think it's 2 minutes? That's right, before the city gets destroyed. Chodzi, jak zabiję to przegrywa. Coming in this update, we're testing a new jest, object on the map called the Rope Fence. It's kind of cool because you can shoot over it, but you can't walk through it. So it's sort of like water, but it can be destroyed like other wall tiles can. And also, Hot Zone is here to stay. You guys have been asking, Hot Zone is going into the rotation with maps and... Bo oni tak ją usuwają i dodają, to trochę dziwne. O, można sobie wybierać moc, jak chce się używać w grze, to jest fajne. Co? Ja nie mogę, wreszcie to zrobiliście. Ile trzeba było na was czekać? Remodel Pro? Fajny. Ale ile na was trzeba było czekać? Supercell, wreszcie to zrobiliście. Wreszcie ulepszyli Aleję Pucharów. A nowa postać jaka? Jeszcze, bo druga ma być. Co to jest? 10 weeks? Ale co? 10 gadżet? Więc szybkie podsumowanie. Powiększam.